mamy naszego rajdowca tutaj, pana Zbigniewa Cieślara, który właśnie zmienił dyscyplinę dzisiaj i założył narty. Odwrotność zainteresowań jak Adama Małysza. Jeszcze mamy pół godziny do rozpoczęcia. Kuba, Kubarek! Jeszcze bardziej do przodu odbicie! Kuba, podnieś głupę, przesadnisko, masz Piotra na rozbiegu! No. A ty, Wiktor, do przodu! Arek, bardzo dobrze, bardzo dobrze! Tak się fajnie odbijasz! Dymek, też dobrze było! Dzień dobry, panie Jarku! Dzień dobry! Cześć, Rafał! No to start Zbyszka Cieślara. Okazuje się, że Zbigniew skakał 13 lat temu ostatnio, a teraz oddaje jeden z pierwszych skoków po takiej długiej przerwie. No bo trzymał na belce, ale coś niekiedy tak jest. Za duże wiatry. Wieje. Tam jedziemy, proszę Państwa. Ci zawodnicy to już naprawdę parę toków. Także nie. Jesteś teraz, Rafał. Nie, spokój, dobra. Ty nie ma go, ale... Ja na razie wiesz, tu na spokojnie, bo daję jak prędkość albo coś, wiesz. Jeszcze będziesz miał setkę na progu i co, nie? No, lepiej samochód. No, żebyś wiedział, tam masz blachę, która cię chroni, nie? Ale cóż, trzeba się przyzwyczaić. Gaz do dechy. Tak jak już powiedziałem, ta grupa ma 10-11 lat. A tu widzimy, pin jest cały czas. Pierwsza zawodniczka w kategorii dziewczyn Open, numer 70. Brawa, brawa dla Dawida. Szerokie wedeni! Proszę Państwa, Cieślar zmienił słynny rajdowiec. Skoczek z licencją rajdowca. Brawo, 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 wielkie brawa! Skoczył 15 metrów. Proszę Państwa, jeszcze ze 100 skoków i wtedy nie będę miała swojej córce. Na bardzo mamy pierwszą zawodniczkę. Zmysza, ten ojciec! Proszę Państwa, przedskoć kęcunki. Tego jeszcze nie było. Wielkie brawa dla tej rodzinki. Brawa, Paulina, brawa. Wielkie brawa. Rodzina Cieślarów.
19 rubel teraz. Skoczyła 16,5 metra. Nie chodzą. Musimy być na kontynuacji. Skoczył 29 metrów, a był to zawodnik Klimczoka Bystra. Wielkie brawa, wielkie brawa dla zawodnika. A nawet 7 lat, 7 lat dla ten zawodnik, proszę zobaczyć. Brawa, brawa dla Pylka, proszę Państwa, wszyscy mieli brawa. Naprawdę wielkie brawa. Skoczył 29 metrów. I proszę Państwa, za chwileczkę będziemy jeszcze więcej brawa mieć. Dlaczego? Dlatego, że za chwileczkę powiem, tylko zachodzi go speaker. Na belce startowej Jan Pawlica, tej od Rozum, numer startowy 136. Wiek, widzę tutaj wiszę na skoczni. Jan Pawlica. Czyli mamy 47 lat różnicy między jednym zawodnikiem a drugim. 54-letni. Zawodnik lat 54, a tutaj Stymek lat 7. 47 lat różnicy. Wielkie brawa. I z tego co wiem, to bez przerwy i jedziemy za chwileczkę drugą serię. Czy tak? Na grzańca. Ja już nie unikam. Święty Mikołaj. Święty Mikołaj ponownie skacze. Skoczył 31 metrów. Co do mu poleci? Nie
Radoszem, aktualne Miss Świata odboi. 47 lat, różnice dwóch zawodników.